Jo, jestem Raszczyc i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś prosto z Karlin będziemy eksplorować podziemia tego oto miasta i okolic. Co jest zupełnie innego, fajnego, odkrywczego. Nie każdy z Was wie o tym, że z Karlin można dojść praktycznie do Kazordon, że w podziemia Karlin są dragi, korymy. Nie każdy to wie. Kiedyś, dawno, dawno temu nie było tego, zostało to dodane nie niedawno, jakiś czas temu. No ale jeszcze chyba nikt o tym nie mówił, nie wspominał, dlatego ja dziś nagrywam ten oto odcinek. Niedzielny odcinek na zupełnym luzie, na zupełnym spontanie lecimy. Pokażę Wam, jak dojść na Korymy, bo wiem, że bardzo dużo ludzi przychodzi do gry, patrząc na mojego reflinka, to dużo ludzi przychodzi do gry, gra na bezpłatnym koncie, no bo nie każdy od razu chce wydawać pieniążki na płatne konto. Jeśli już wbijecie jakiś tam level, macie podstawowe skille, to śmiało ekipą na te Korymy możecie pójść. Jeśli nie macie skilli, no to na Korymach na pewno polegniecie, ale dużą ekipą na pewno fajnie się pobawicie i odkryjecie coś zupełnie nowego. Ci, którzy oglądali jakiś czas temu mojego streama, no to na pewno pamiętają, jak błądziliśmy w tych oto podziemiach, tylko my zaczynaliśmy od drugiej strony, od Kazo, lataliśmy sobie pod warfach i zaczęliśmy, o, co to jest za korytarz, o, czemu to są Korymy, o, czemu wyszliśmy przy Karlin. I tak to wyglądało, jeszcze wtedy zarobiłem troszkę Tibia coinów, bo się założyłem z kolegami, że nie dojdziemy do Karlina. Ja byłem święcie przekonany i pamiętałem, że ta droga istniała, dlatego pozdrowienia dla chłopaków z Karnej, gdzie razem eksplorowaliśmy, razem lataliśmy i prawie byśmy polegli, no bo wtedy mieliśmy chyba 20 któryś poziom i lataliśmy jeszcze na DL-ach. Także było całkiem wesoło i schodząc na ten poziom, idąc w prawą stronę, wyjdziecie na trolle przy cmentarzysku Karlin, ale tego Wam nie będę pokazywał już, no bo trole nie są ważnym tutaj, nie są ważną tutaj rzeczą. Pójdziemy jak najszybciej na Korymy, pokażę Wam, ile tych Korymów możecie spotkać. Później podejdziemy sobie na dragi, pokażę Wam, jak wyglądają te dragi, ile ich jest. Generalnie taka kosłolowa miejscówka, nie ma tam ich, brzydko mówiąc, nasranych, że jest jeden na drugim, tak po dwa, czasem trzy, a przeważnie po dwie sztuki, także całkiem lajtowo i fajnie, w sam raz akurat dla nowicjuszy. I później pokażemy drogę, jak dojść do kopalni dwarfów, co też jest zupełną nowością dla tych, którzy grają na serwerach PvP. Na pewno będzie to świetna okazja, kiedy na przykładowo kogoś ubijecie na dwarfach, no to możecie sobie lecieć do Karlin. Nie tak jak kiedyś, że gdzieś tam błądziliście i ukrywaliście. Możecie cały czas biec, uciekać. Także doszliśmy tą oto drogą na Korymy. Na tym piętrze nic specjalnego, nic szczególnego. Zwykłe szarlatany. Powinniście sobie na luzie tutaj dać sobie radę. Pamiętajcie, weźcie ze sobą Steltringa przykładowo, jak dopiero zaczynacie, no bo Steltring na pewno Wam uratuje pupala. Zwykły, najzwyklejszy poziom. Czym dalej, czym głębiej będziecie wchodzić, tym będzie już ciekawiej. Tutaj jeden jakiś Skrimisher jeden. Chyba nawet tutaj nie będzie żadnego Koryma Vanguarda, z tego co pamiętam. Na tym poziomie tutaj na dole. Uważajcie. Uważajcie, bo to już jest troszkę tych Vanguardów. Spójrzcie. Raz, dwa, trzy. Trzy Vanguardy na samym wstępie. To na samym starcie, na samym wstępie, jeśli macie niski poziom, to możecie się posypać po prostu, no bo spójrzcie, one lekko nie biją, one mają damage. Tak naprawdę jakby mi teraz wywaliło neta, no to pewnie bym poległ, ale nie będziemy tego testować, no bo w sumie po co, trochę szkoda M-levela. Także na tym poziomie macie dalej Korymy. Przejdziemy dalej, kolejne miejsce, w kolejny róg tego oto piętra. No zobaczymy, ile tych Korymów możemy spotkać. No bo przypuszczam, że jesteście ciekawi, albo niektórzy może czekają tylko po to, żeby zobaczyć, jak wygląda ten skrót na kasę. Raczej, no nie jest to skrót, jest to po prostu przejście alternatywa. Hop. Jesteśmy piętro wyżej, no i tutaj już się zaczyna bardziej zabawa. Już wszystkie rodzaje Korymów są wymieszane. Aczkolwiek nie jest ich tutaj jakoś tak mega dużo, bardzo dużo, no ale trzeba cały czas pamiętać, że te bezpłatne tereny, bezpłatnego konta, no i wszystko tutaj jest takim małym demem. Przykładowo, no ja to tak uważam, że FAC to jest demo TV. Jeśli nie wiesz, czy kupić paca, to grasz na facu, przekonujesz się, albo grasz tą grę, albo nie grasz. No choć wiadomo, są osoby, które sobie dają jakieś tam cele grania na facu. Też kiedyś tak grałem, setny level wbiłem, ale to były bardzo dawne czasy, kiedy człowiek jeszcze miał bardzo dużo czasu na grę.
godziny dziennie, nagranie i tak dalej. Nie to co teraz, że wchodzisz i masz wszystko wyliczone, co do minuty. No tak życie wygląda, no niestety. Także kolejny poziomek sobie zwiedziliśmy. Teraz wchodzimy na piętro wyżej. Tutaj akurat już tych korymów nie będzie, nie wiadomo jak dużo. Jeśli chcielibyście latać tylko na korymach, to ja bym się skupił na tych poziomach wcześniej. Jeśli będziecie biegać sobie ładne kółka, to na pewno rezerw wam będzie wyrabiał. Tutaj jak widzicie, no te korymy są tak pojedynczo, tak no moim zdaniem tak średnio. No mało tych korymów jest tutaj, po prostu są, bo są. Szału nie ma, popalanie urywa według mnie. Jakbym miał na typowo korymach latać, to na pewno bym nie wychodził na tą powierzchnię już tutaj, tylko bym się skupił na korymach w tamtym oto miejscu. Bo teraz z tym respem co mamy, no to śmiało by nam wszystko tutaj wyrobiło. No chyba że macie jakieś inne zdanie, to śmiało piszcie w komentarzach. Tutaj również widzimy, że są inne wejścia, zajścia. Czekajcie, ja sobie to zaznaczę, żeby wrócić później do Karlin, żebym samemu nie szukał, bo ja akurat tych podziemi nie mam tak na pamięć wszystkiego. Nie. A chyba że pójdziemy w górę, zobaczymy, bo tak naprawdę może Rafsz zgada głupoty i warto tędy przebiec, żeby przebiec gdzieś dalej i kolejny poziom w dół sobie wziąć. Ale to nie wiem, jakie level musielibyście mieć, żeby tam wam się nie wyrabiał res. Spójrzmy tutaj jeszcze, piętro wyżej. Aha, czyli kolejna jaskinia korymów, bez żadnego przejścia. Zobaczmy sobie, jak to tutaj się prezentuje. Są jakieś wangwardy. No bo sam ja akurat będę na te wangwardy za jakiś czas. Aha, czyli tak lejtowo, po jednym wangwardzie w rogu. Sam te wangwardy mam w celu dobić sobie w bestiarce. Także mam nadzieję, że mi się uda. No chyba że się nie uda, to następnym razem, no. Także widzicie, kolejna taka lejtowa miejscóweczka. Ale teraz uderzamy docelowo. Jeszcze po drodze widzę inne dziury. Także łyczek kawy, wasze zdrowie. Sprawdzimy sobie jeszcze inną miejscóweczkę tutaj. Okej, tutaj taki malutki cave'ik, no i przejdziemy się na dragi. Dragi, czyli na drugą część tego odcinka. Polatamy, poeksplorujemy, pozwiedzamy. No zobaczymy, czy jest coś nas w stanie tam zaskoczyć. Chyba nie, aczkolwiek też znów kolejna miejscówka kiedyś z Papikiem, Patrykiem. Na Bonie lataliśmy sobie w tym oto miejscu. Tam tak samo korymki. No i tutaj. Uważajcie, dragony. Także przejdziemy sobie pierw po tej miejscóweczce. Hatchingi, dragonki, czyli małe baby dragonki. Same zwykłe, zwyczajne dragony. Także fajne. Fajnie, fajnie. Na niskim poziomie śmiało możecie się tutaj pobawić. Zejdziemy teraz piętro niżej, tam gdzie troszeczkę powinno być ciekawiej. No i dobra, jesteśmy. Tutaj akurat już się zaczyna zabawa, bo z tego co pamiętam, właśnie, zaczynają się DL. Widzicie, jeden DL, drugi DL w takich większych hordach, ale jak ekipką sobie tutaj polecicie, to na pewno sobie dacie radę. Samemu no to uważać. Uważać, wziąć dużo na pewno manasów, no bo jest to daleko od depozytu. Więc żebyście później nie polegli w powrocie. No i widzicie, kolejne dragi, piętro wyżej, kolejny kawałek cave'a. Dragony, 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 same dragony, żadnych DL-i. Także widzicie lajcik. I przejdziemy na dalszą część tego oto ekspowiska. Naprawdę bardzo rozsądnie, spokojnie są porozmieszczane te potwory. Na pewno jakiegoś kosmicznego PG sobie nie porobicie, no ale przykładowo jak my tutaj lataliśmy sobie na Karnej, to tylko dlatego, bo wszystko było pozajmowane, więc czasem, jeśli już bardzo chcecie XP, to czasem lepiej cokolwiek sobie pobić, poeksplorować, pozwiedzać takie mapy, niż nic nie robić. No i tutaj macie akurat fajnego cave'a. Trzy gałęzie po bokach. Po jednym dragonie. A nie, dwa DL, także śmiało z tym respem, co mamy teraz. Sądzę, że tutaj piętro niżej, no to takim małym team huntem na facu. Sądzę, że byłoby to całkiem fajnie, przyjemnie i zupełnie coś innego niż takie przykładowo dragi na Darashi. Aczkolwiek wiadomo, nie zapominajmy jeszcze o dragonach w Venore, które są kultowe. Kiedyś naprawdę bardzo często rozchwytywane, teraz już trochę mniej.
Także zwiedziliśmy te dragi w Pożo. Fajnie to wygląda, naprawdę, mega mi się to podoba i jestem tak naprawdę w szoku już raczej, no w szoku. W szoku to byłem jakiś czas temu, jak dopiero odkryłem to miejsce, no ale byłem w szoku, że Chipsoft coś takiego no fajnego dało dla bezpłatnego konta. Zazwyczaj słyną z tego, żeby bezpłatnemu kontu ludziom z bezpłatnego konta nic nie dać, po prostu jeszcze urąbać możliwie wiele, a tutaj coś dało od siebie, także całkiem fajna miejscóweczka, mi tam się podoba akurat. Nie wiem jak wam, napiszcie w komentarzu, jeśli oczywiście jesteście nowi na tym kanale, no to śmiało zostawcie suba. Nie ma nad czym się zastanawiać, bo to trzeba dać suba. Raczej sobie, także wychodzimy stąd. No i lecimy dalej, teraz akurat pobiegniemy sobie nad warfy Kazordon, zobaczycie to przejście. Według mnie fajny patent, byłem w mega szoku, bo właśnie to, że kiedyś latałem na tych dragach, lałem te korymy, no to odkryłem już dawno, ale te przejście z Kazo to całkiem niedawno, szczerze, na zupełnym spontanie, co wydaje mi się, że to jest fajny patencik. Jeszcze większe macie plecy, raczej plecy. No kurde, przewagę nad przeciwnikiem, jeśli nie znam mapy na serwerach PvP, no, bo na PvP to tam wiecie, to tam ryba. Ale na PvP, jakbyście komuś uciekali i tak dalej, to jeszcze może mógłby się pogubić. Także moim zdaniem można to wykorzystać jako atut gracza. Może kiedyś wjedziemy na PvP na jakiś projekt, to się pobawimy z ludźmi, z hejterami, bo ja przypuszczam, że wtedy to od razu wszyscy hejterzy by pokupywali hary, żeby troszeczkę Ravchesa sprowadzić na ziemię, no ale cóż, no. Bywa życie. Także dobiegamy tędy. I zobaczycie, gdzie jesteśmy. Mamy jeszcze korymy, spokojnie. Jeszcze mamy korymy, przejdźmy sobie tędy. Tędy. W dół. I będziecie naprawdę w grubym szoku. No i widzicie. Mamy już guardy. Guardy, dwarfy, soldiery, zwykłe dwarfy, czyli ten oto sposób. Bardzo szybkim myczkiem. Wyjdziemy jeszcze na powierzchnię, żeby nie było, że ściemnią was. W bardzo szybki sposób. Dobiegliśmy do Kazo, nie musieliśmy biec po powierzchni. Wiadomo, że na pewno dłużej by trwało, no ale jeśli ktoś by po drodze jeszcze chciał porobić sobie jakąś inną bestiarkę, to na pewno spoko patencik. Kiedyś to na tych dwarfach tutaj, no to było tyle ludzi zawsze, ale to była Tibia 7-4. No i w ten oto sposób wyszliśmy w okolice Kazo, a tego oto pana rycerza też widzieliśmy w Karlin, tylko że on biegł powierzchnią. Także kochani, mam nadzieję, że odcineczek się spodobał, coś zupełnie innego niż zawsze, czyli można powiedzieć, połączyliśmy dwie miejscóweczki, no w sumie trzy, no bo nawet dwarfy pokazałem, no plus jeszcze takie fajne przejście. W tym tygodniu postaram się, nie chcę obiecywać, no bo to różnie bywa, ale chciałbym zrobić Bossed Heights. Mam nadzieję, że mi się uda, że wystarczy mi czasu, żeby to wszystko ładnie skleić, dokleić słowa, taktyki i tak dalej. Dlatego na zachętę, kochani, zostawcie łapkę w górę. Życzę wam miłej niedzieli, widzimy się pewnie na streamie. Yo!